Cześć, to Justyna i dziś zapraszam na kolejnego vloga. Witam się z Wami rano przy dystrybutorze, ponieważ właśnie odwiozłam Filipa do żłobka i musiałam przyjechać zatankować, bo już jechałam na rezerwie od wczoraj. Natomiast na stacji bardzo nieprzyjemna pani mnie obsługiwała, która zburzyła się o to, że och, naprawdę chce pani ten rabat 30 groszy na litrze, więc była strasznie zawiedziona tym, że musi ponowić transakcję. No cóż, życzę tej pani miłego dnia mimo wszystko, bo ja rozumiem, że praca na stacji może nie jest jej wymarzoną pracą. Dlatego nie robiłam, że tak powiem, żadnych w związku z tym awantur. Natomiast, no mówię, trochę życzliwości do ludzi, do klienta by się jednak przydało. Także ja lecę do pracy i odzywam się do Was później. Słuchajcie, jestem już po pracy i przyjechałam właśnie do galerii, bo zepsuł mi się nosek w okularach. No właściwie nie zepsuł, tylko po prostu zgubił, więc żeby nie mieć takich czerwonych odcisków okropnych, które w ogóle bolą, to postanowiłam, że skoro mam chwilę czasu, bo dzisiaj Filipa odbiera mąż, to właśnie pójdę sobie szybko, to mi naprawią, bo kiedyś już mi też tak się zadziało, więc pani mi tam naprawiła to od ręki, nie trzeba na to czekać, także super. Co jeszcze chciałam powiedzieć, że mam nowy kolor na paznokciach, jest to dla mnie szalony kolor. Zazwyczaj, wiecie, mam takie neutralne kolory, ale są wakacje i uznałam, że teraz będę miała szalony kolor. To jeszcze, a poza tym chciałam Wam powiedzieć, że zaczął się dla mnie okres na sukienki, ponieważ ja w sukienkach chodzę tylko wtedy, kiedy jest naprawdę ciepło, bo ja nie zamierzam nosić rajstop i w ogóle się z tym wszystkim męczyć, więc tak, teraz jest ciepło, teraz jest czas dla mnie na sukienki. Lecę naprawić okulary. Czy oto? Nie, to moja kolejki. Tak, i się bawił. A to buduje? Mama, mama, płaba. Ale super robisz. Jeszcze! Super! Jeszcze są? Ale fajną ciuchcię budujesz. Wyszłam na spacer z psem. Wiecie, musi załatwić swoje potrzeby, wiadomo. A przy okazji muszę iść wystawić rowerek Filipa, bo uznałam, że skoro się teraz właśnie troszkę ochłodziło, to już jest taka pogoda znośna, żeby jeszcze na chwilę z nim wyjść na dwór. Jest już, no, prawie w pół do siódmej, więc to będzie szybki, krótki spacerek. No pewnie, że jedziemy. Tak jak mówiłam, wyszłam z Filipem jeszcze na dwór, na krótki spacer. Przy okazji pójdziemy do sklepu, bo zabrakło nam wody. A teraz są takie upały, że wiecie, trzeba pić. Więc po prostu idziemy kupić. No i przy okazji jakąś tam wędlinkę, bo też już się skończyła. A
takich większych zakupów na razie nie robię, bo po prostu najzwyczajniej w świecie nie potrzebuję zbyt wielu rzeczy, więc po prostu idę do takiego osiedlowego sklepiku tylko tak naprawdę po te dwie rzeczy. Zobaczymy, z czym wyjdę, nie? My właśnie wróciliśmy z tego naszego mini spaceru i ze sklepu i oprócz rzeczy, które miałam do kupienia, to wpadły nam jeszcze tylko biszkopciki, które właśnie Fifi teraz sobie zjada. Miałam Wam jeszcze powiedzieć, że tak, po pierwsze udało się naprawić okulary i o tym Wam w ogóle zapomniałam powiedzieć, ale tak, udało się szybko naprawić okularki. Pani pociśniła mi też jakieś śrubeczki, więc te okulary teraz się jakby trochę lepiej trzymają twarzy. Ale one wiadomo, że po pewnym czasie i tak się rozregulują, dostosują się do mojej twarzy. I jak byłam sobie poprawić te okulary, to weszłam sobie też na szybko do Kika i udało mi się kupić sukienkę taką, wiecie, do polatania za 30 zł. Później wróciłam do domu, zjadłam obiad i właśnie deserek w postaci lodów, a później to już Wam pokazywałam, że się bawiłam z Filipem. Byliśmy też właśnie na tym krótkim ala spacerku. Teraz pozostaje czekać, aż Filip sobie zje tą kolację i będę go myć, kłaść go spać, a później mam nadzieję, że uda mi się trochę poczytać książkę, bo wczoraj niestety mi się nie udało, a zaczęłam czytać nową książkę, zaraz Wam pokażę jaką. I to jest właśnie taka książka Kary Hunter, Kto mieszka za ścianą. I powiem Wam tak, że zapowiada się całkiem fajnie, nie przeczytałam jakoś wiele, bo tam chyba z 80 stron, ale no trwa śledztwo, ponieważ w piwnicy jednego z bliźniaków takich domków mieszkalnych znaleziono kobietę z dzieckiem, no i właśnie teraz trwa śledztwo, kto ją tam umieścił, jak dawno to się stało. No i jestem po prostu ciekawa, co to tam z tego wyjdzie. Chciałam Wam pokazać jeszcze właśnie tą sukieneczkę. To taka zwykła, prosta sukienka, ale jest z takiego delikatnego materiału. Rękawy ma co prawda 3/4, ale swobodnie mogę je podciągnąć tak, że mam je na krótki rękaw. No i ma taki print w jakieś takie ciapki. Dla mnie jest to miła odmiana, ponieważ wiecie, ja o wiele bardziej wolę właśnie takie centki, kropki, paciajki, jakieś zwierzęce motywy niż kwiaty, w których po prostu nie czuję się zbyt komfortowo. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że trochę się pochmurzyło i te chmury wyglądają tak, jakby miało za niedługo zacząć padać. To może i nie byłoby takie złe, bo jest strasznie duszno. No i ten deszcz mógłby się w sumie na noc przydać. Kupiliśmy w zeszłym roku, czy 2 lata temu, dla psa taką matę chłodzącą. No i teraz, jak jest tak ciepło, to w sumie zaczyna z niej korzystać. Dobranoc, Bilko. Ja za chwilę idę się zmywać, kąpać. Pomyślałam, że się z Wami pożegnam. Także jeśli taki film Wam się podobał, zostawcie dla mnie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Do następnego. Pa!